Hej, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, a szczególnie kobitki. Dzisiaj będzie to typowy vlog dla kobiet. Robię sobie taki babski dzień, moi drodzy. No i oczywiście wybieram się na zakupy, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, zostańcie. Sama jestem ciekawa, co będą mieli za asortyment w sklepach. Wybieram się do Matalana, do Funciaka, do Pepco, może do B&M-u, nie wiem. W każdym bądź razie Misiek mówi: dobra, zasłużyłaś, bo wczoraj się trochę narobiliśmy. Wczoraj paliliśmy różne tam papiery, inne rzeczy, bo mamy taką możliwość na ogrodzie. No i przygotowywaliśmy właśnie ogród pod to, żeby po prostu kwiatuszki posadzić i tak dalej. Sprzątaliśmy w domu, układaliśmy wszystkie graty, pozbywaliśmy się zbędnych rzeczy. Także, kochani, no mnóstwo, mnóstwo pracy wczoraj odwaliliśmy oboje. No i dzisiaj mówi: dobra, zrelaksuj się, idź sobie do tego sklepu jednego, drugiego, pobądź trochę sama. Wiecie, człowiek jednak potrzebuje nieraz takiej chwili tylko dla siebie, żeby troszeczkę, wiecie, naładować baterie i tak dalej. No, a jak już będzie tak cieplutko, to na pewno będę nagrywała jakieś wycieczki i tak dalej. Jeszcze przyszła mi ta paczka z kosmetykami naturalnymi. Też chciałabym zrobić osobnego vloga. Już obiecuję, obiecuję i po prostu nie mam kiedy. Dobra, kochane moje, zróbcie sobie coś do picia, a ja się pokręcę trochę po sklepach, zobaczę, co mają ciekawego i też przyjdę i się napiję, może dzisiaj kawki. Dobra, to na razie, kochane. Moi drodzy, zatrzymałam się chwilę tylko na kawie i dzisiaj sobie właśnie jeszcze zamierzam iść do tego, do Butza, bo jest otwarty. Zobaczę, co mają ciekawego. Może jeszcze zahaczę o Peacocksa, ale tak, większość sklepów jest tu niestety zamknięta. Do Nexta wpuszczają tylko ludzi po odbiór paczki. W Matalanie niestety też tylko po odbiór paczki online wszystko trzeba załatwiać. Także nie ma łażenia. I Outfit też jest zamknięty. Tam są fajne sklepy Topshop, Barton, Wallis, Dorothy Perkins. Bardzo tęsknię za tymi firmami. Nie lubię przez internet kupować. Ja muszę sobie podotykać tkaniny i tak dalej, poprzymierzać. Nie umiem tak. Także jakie zakupy zrobiłam, to pokażę Wam. Byłam w Poundlandzie, tak, w Funciaku i w Pepco. Pepco i w Poundlandzie. I teraz idę właśnie do Butza. Ciasteczko sobie muszę jakieś przegryźć i kawką popić. Poprosiłam panią, żeby mi bardzo, bardzo słabą kawkę zrobiła. Kostę oczywiście. Bardzo lubię kostę. W Polsce lubiłam lawaccę. Lawaccę to chyba dobrze. Dobra, moi drodzy. To nic. To na razie znikam i widzimy się później. Na razie. Moi drodzy, witam Was dopiero z rana na drugi dzień, ponieważ wczoraj miałam jeszcze gości, miałam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Nie wyrobiłam się, tu obiad, tu tamto, no i się nie wyrobiłam, dopiero dzisiaj. Jak widać w tle, mój synek, powiedz hello. Okej. Czeka na prezent, ponieważ myśli, że Santa Claus przyszedł do niego w nocy i czeka na prezent z utęsknieniem. Obiecałam mu, że dostanie prezent. Jeden, drugi, trzeci. Tak? Wszystkie moje dzieci. I moi drodzy. Tak, tak, kochana. No i czeka z utęsknieniem. Dobra, moi drodzy. Zaczynam od tych prezentów. Także to kupiłam w Funciaku, ale to nie kosztowało funta, tylko
ten droższy asortyment. Dobra. Zobaczcie, kochani. Co takiego? Kupiłam dwóm chłopcom. Kosztowało to tylko 3 funty. To są podróbki Nerf, z tej firmy Nerf. Proszę bardzo. I dalej już możesz iść, kochanie. Już możesz iść tam, tak? I teraz daj jeszcze Maksimowi, ponieważ była bijatyka, kochani. Został tylko jeden pistolet z Nerf, a oni teraz bili o to, więc musiałam im kupić. Czekajcie chwilę. Czyli te pistoleciki za 2 dałam 6 funtów. To było, tak jak mówię, na tym dziale z droższymi rzeczami. Kupiłam takie coś za funta albo za 2 dla tej mojej małej Mimi. Wiecie co, no tutaj będziemy najprawdopodobniej spędzać wakacje, także muszę im zaplanować jakieś fajne rozrywki i tak dalej. Mam już tam bardzo dużo planów co do tego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tutaj 2 osoby trzymają, rzucają i tak dalej. Fajna sprawa. Tak. Masz, Hansia? Hanusi kupiłam takie wiadereczko malutkie. Ona ma dużo wiaderek, ale takie malutkie kupiłam z foremkami za funta. Będziemy robić w ogródku te kwiatki w końcu i będzie się każdy bawił. Także za funta. Za funta też kupiłam takie oto łopatki. Mogą być równie dobrze do kuchni, do przesiewania mąki, tam do innych rzeczy, ale ja to kupiłam do moich sadzonek, do ziemi. Proszę, kochanie, proszę. Czyli funta. Kupiłam też za funt 75 funciaku taką odżywkę z gliskóra. Przepięknie pachnie, przepięknie, tak słodziutko. To jest odżywka, którą się pozostawia na włosach i się jej nie skupuje. Zapewne ją znacie, bo jest taka kultowa, różowo-mleczna, ale tego zapachu nigdy nie miałam. Czekaj, kochana, czekaj, mamusia zaraz da. Czyli za funt 75 kupiłam. Bardzo, bardzo ładnie pachnie. Ekspresowa naprawa włosów, do długich włosów zniszczonych i tak dalej. Proszę. Nie mogłam się, kochani, oprzeć i kupiłam sobie to Fifi. Maksiuniu, no siadaj, bo ja tutaj nagrywam filmik. Dobra, moment. Nie wiem, czy mi się uda nagrać ten odcinek, a chciałabym, bo wiecie, nie będę 10 razy przerabiać tego samego z tymi zakupami. No, chciałabym dokończyć. Także to Fifi, dałam funta za to Fifi. Bardzo, bardzo lubię, nie wiem, czy Wy też. Takie kupiłam również na kolanniki. Takie na kolanniki, moi drodzy, kupiłam. Bardzo, bardzo lubię w funciach kupować te na kolanniki. Już jedne mam, tylko że jedne są zgubione. Znaczy, jedna sztuka jest zgubiona. Czy na przykład jak gdzieś zawieszam firanki, mam takie okno, taka wnęka tam jest. Czy jak podłogę nieraz myję na kolanach, bo nie zawsze myję na przykład mopem. To, moi drodzy, proszę bardzo. Możesz mi teraz nie przeszkadzać, kochanie. No, to jak myję na przykład na kolan... No, na kolanach, to potrzebuję te nakolanniki, bo mi, wiecie, takie są mięciutkie. Także za funta. Kupiłam również takie buteleczki na wodę do sprayu. Na przykład po to, żeby liście na przykład pryskać, zielone kwiatuszki, żeby za dużo wody nie miały, albo ewentualnie jak obcinam chłopcom włosy, czy nawet sobie, to żeby mieć taki spray. Także za to dałam chyba 2 funty.
Dzieciom kupiłam takie kredeczki wysuwane za funta, ponieważ my teraz bardzo, bardzo dużo robimy takich aktywnych rzeczy, żeby te dzieci nie siedziały tylko przy grach, żeby więcej czasu spędzały, wiecie, czy na dworze, grały w piłkę i tak dalej, czy właśnie na rysowaniu, na malowaniu. Taki trzypak kupiłam, tylko że już jedno mi dzieci zabrały. To jest bubblegum, co ja gadam, bubbles, to są te, jak to się nazywa, bańki, tak? Bańki mydlane. To na później, wyjdziemy zaraz na dwórek, tak? Także to mam. Zobaczcie, co Wam kupiłam jeszcze. Zobaczcie. Dzieciom kupiłam takie maski w kąciaku, zobaczcie. Oni bardzo, bardzo lubią się przebierać superhero. Tak? Oskarek, dzisiaj co Ty masz na sobie? Jesteś Captain America, tak? Nie. I teraz możesz sobie dobrać jakąś tam maseczkę. Także za funta. Za funta. Proszę bardzo. Masz. Możecie mi tutaj teraz stąd iść, tutaj nie ma nic dla Was, ok? No idźcie, idźcie dzieci tutaj. Kupiłam też za 2 funty taką ozdobę na komodę. Bardzo mi się spodobała. Wejdź, wejdź i zamknij drzwi. Wejdź! O, tak to jest nagrywanie przy dzieciach. Także dałeś już pistolet Maksiuniowi? Okej. Dobra, czyli taką ozdobę kupiłam. Ona najprawdopodobniej była jeszcze na walentynki, ale była przecena, więc wzięłam. Funta kosztowała albo 2 funty. Ta ozdoba. Bardzo mi się spodobała. Położę sobie na komodę. W kunciaku kupiłam również takie puszki. Jak to się nazywa po polsku? Chyba puszki. Do nakładania powder, to jest co? Puder. Do pudru sypkiego. Takie puszki. Tutaj jest zestaw 5. Lubię tak mieć, wiecie, do torebeczki wrzucić nieraz tak na szybko, zamiast pędzelka, to po prostu taki puszek do pudru, przypudrować twarz, żeby się za bardzo nie świeciła. Także za funta. Kupiłam również taką maseczkę. Bardzo fajna maseczka. Widzę tu po składzie, że nie jest najgorsza, powiem Wam. Kosztowała funta z awokado i na pierwszym rzut jest dużo olejków, pantenol jest, jojoba, co tam jeszcze? No perfumy ma oczywiście w sobie, ale to na samym końcu, także taka 20-minutowa maseczka z awokado i to ona jest w płachcie. Dobra. Kochani, czy możecie iść tam na górę albo coś? Dobra, siedźcie. Dobra. Również kupiłam takie fajne chusteczki do przecierania powierzchni. Nie zawsze lubię się bawić, wiecie, w spreje przeróżne, jakieś tam flasze, nie flasze, więc kupiłam takie chusteczki antybakteryjne. To jest z jabłkiem. Aprikot to jest nie brzoskwinia, tylko nektarynka chyba. Tak. Do przecierania powierzchni usuwa 99% bakterii. Zaraz, kochanie, otworzysz jej? Dobra, macie. Także dużo tych chusteczek jest. No daj jej to, daj jej to. Co jeszcze kupiłam, kochani? Co mi się rzuciło w oczy, powiem Wam, to mi się na pewno bardzo, bardzo przyda, nie tylko mnie, bo mojemu miśkowi również. To było tam, gdzie są narzędzia w kąciaku za funta.
takie oto Tide Spot Tweezers. Takie pensetki przeróżne, zobaczcie jakie fajne. Ta pierwsza tutaj będzie dobra, na przykład jakbym miała przedłużać rzęsy komuś, to będzie idealna do łapania pojedynczych rzęs. No w ogóle takie precyzyjne, nieraz coś potrzebujemy wyjąć, jest jakiś maleńki otwór i nie mamy do tego odpowiedniego sprzętu, także czy nawet wiecie, coś wpadnie komuś do ucha, żeby wyjąć delikatnie, to fajna sprawa. To za tym. Funciak jest połączony z Pepco i powiem Wam, wlazłam na dział Pepco, patrzę i na wieszakach wisiały rzeczy jakieś tam. Jedne były za 2 funty, inne były za 5 funtów i poniżej. Także mówię, zobaczę co mi tam ciekawego mają. I zobaczcie, z 10 funtów wynalazłam sweterek dla siebie. Ma przepiękny kolor, w moim typie, do mojej urody. Zobaczcie, taki sweterek. Przepiękny sweterek. Rękawki i za 5 funtów, kochani, za 5 funtów. Zobaczcie, jak ładnie w tym kolorze. Halo, nie bierz jej tego, nie bierz jej tego. Także za 5 funtów, moi drodzy. Niunia, nie, nie rób tak. Następną rzeczą, jak byłam ostatnio kupować w Pepco ciuchy, to były takie bluzeczki, ale one były drogie. Nie, w sumie nie były drogie. 5 funtów kosztowały. To były zestawy, bo były geterki i taki topik. Ale całość kosztowała chyba, nie wiem, z 10 czy z 15 funtów. Tutaj ma golfik. Bardzo fajny materiał. Momencik. Także kochani, za tą bluzeczkę dałam 2,50. Ma taki fajny materiał, może nie jest w 100% bawełna, bo w Pepco to rzadko, żeby była 100% bawełna, ale w większości jest to bawełna. Także fajna bluzeczka, ładny print, moje ulubione kolory. Cieszę się, że mi się udało kupić za taką cenę. Teraz pewnie przez tą pandemię mało ludzi kupuje, także wiecie, każdy oszczędza pieniądze, wcale się nie dziwię, my też oszczędzamy, bo po prostu wiecie, to co takie niezbędne raczej kupujemy, to czego nam brakuje, ale nie wygłupiamy się, wiecie, trzeba po prostu mądrze podejść do sprawy, nie wiadomo co człowieka jeszcze czeka, więc trzeba mieć pieniążki na takie najważniejsze rzeczy. Dobra, moi drodzy, i coś, co mnie zaskoczyło, z 5 funtów na 2 funty, taki kombinezonik na lato, bardzo ładny ma print, taki coś w stylu, bym powiedziała, Versace. Zobaczcie, kochani. Tutaj ma takie kółeczko. Zamykaj te drzwi, kochanie. I wrzuć to do kosza. Taki kombinezonik. Zobaczcie. Może teraz przez ten brzuch to będzie za mały albo opięty, ale później będzie sam raz. Kochani, nie mogę teraz dojść do tego, gdzie tu jest rękaw. Jasny gwint. Na wieszaku jak to wisiało, to było ok, a teraz? No nie wiem. Zabijcie mnie, ale nie wiem. Z tyłu tak to wygląda. Gdzie ten rękaw jest? Czekajcie chwilkę. Tamten komplecik kosztował tylko 2 funty i będzie jak znalazł na lato. Następną bluzeczką, jaką kupiłam za 3 funty z 4, jest taka bluzeczka w bardzo ładnym kolorze, mój ulubiony kolor, taki blue navy, czy jak to tam nazwać, taki, zobaczcie, piękny kolorek z
wieszoneczką, koszulka przewiewna, dłuższa, także do geterków za 3 funty. Teraz tak szybko będę jechała z koksem, bo po prostu, no, jak widzicie, dzieci mi nie dadzą nagrać tego filmika. Za funta kupiłam takie klipsy, dlatego że jak farbuję włosy czy obcinam, to potrzebuję sobie odseparować włosy, partie i tak dalej, i brakuje mi klipsów. Miałam kiedyś taki zestaw, ale wiecie, niektóre mi się popsuły po prostu. Momencik, to musiałam przejść do tego pokoju, bo po prostu no, z dzieciakami to się nie da, no nie da się. Dobra. Kupiłam też funciaków, taki zestawik do takie, no, pojemniczki i pędzeleczki do farbowania włosów. Tutaj jest, no, jak to się nazywa, ten pojemniczek na farbę. I do tego są trzy rodzaje pędzelków. Już Wam pokazuję, jak te pędzelki wyglądają. Pojemniczek jest o tyle fajny, że on w środku ma tutaj taką miarkę. Tego nie widać może na filmie, ale jest tu taka miarka. Także czy do profesjonalnych farb, farbelka. I trzy rodzaje pędzelków. Jeden taki, drugi mniejszy, a trzeci taki. Także za funta. Ja zazwyczaj używam tego najszerszego. Dobra, kochani. Następną rzeczą, jaką kupiłam w funciaku, to jest taki drawing board. Taka tablica, znacie na pewno. Taką małą tabliczkę kupiłam dla tej najmłodszej dwuletniej córeczki. Będzie sobie rysować. Ona bardzo lubi rysować. Tak. Następną rzeczą, jaką kupiłam w funciaku, to jest zestaw takich pieniążków dla dzieci, sztucznych oczywiście. Mają taką a la kasę fiskalną i moi drodzy, bardzo, bardzo chcę ich nauczyć, wiecie, obycia z pieniędzmi i tak dalej, także to jest fajny trening. Oczywiście ten siedmioletni to już umie. Padają mi i nie mogę się normalnie wysłowić z tego wszystkiego. To są takie pieniążki do tej kasy fiskalnej i tutaj, moi drodzy, będą się uczyć liczenia. Fajnie, bo te pieniążki rzeczywiście wyglądają tak, jakby były prawdziwe. Także, czy monety. No, to jest fajna sprawa akurat. Będziemy się bawić w sklep. Będziemy się bawić w sklep. Za 2 funty, za 2 albo za 3 funty, 2 chyba kosztowało. Kupiłam taki shower cream. Shower cream. Aha, czyli to jest żel pod prysznic. Ja myślałam, że to, wiecie co, na szybko brałam. Myślałam, że to jest taki płyn kremowy do kąpieli, ale to jest żel. Żel taki duży, to jest aż 750 ml. Zobaczcie, kochani, z Nivea. Lubię ten zapach. Lubię ten zapach. Dobra, to takie coś kupiłam, to mi starczy na dłużej. Tak, moi drodzy, co jeszcze kupiłam? Kupiłam za funta, czy za 50 pensów, już tego nie pamiętam. Zestaw takich oto klipsów. Takich oto klipsów. Na przykład one są fajne, jeżeli sobie zakręcacie włosy na wałki, nie macie czym podpiąć. Ja kiedyś używałam takich szerokich wałków. Suszyłam włosy, nakładałam jakąś piankę, takie wałki te na rzepy i po prostu sobie klipsami zawsze przepinałam. Ewentualnie teraz będę używała to do tego, żeby na przykład... Momencik, muszę dzieci uspokoić. Coś z dziećmi się nie da. Dobra, więc takie klipsy kupiłam do tego, jak będę sobie na przykład kręcić włosy na tej lokówce takiej stożkowej, to dobrze jest taki lok przytrzymać najpierw, jeszcze nie rozwinięty, i przypiąć takim klipsikiem.
żeby temperatura opadła i tak dalej, żeby one się schłodziły. Wtedy będą się loki dłużej trzymać. Także to jest fajna sprawa. Kupiłam również taki matowy bronzer w funciaku za funta z tej firmy Makeup Gallery. Zobaczcie, już Wam pokazuję. Nie chciałam wydawać nie wiadomo ile za bronzer. Dla mnie bronzer to jest bronzer. Nie musi to być, wiecie, z najdroższych firm. Efekt i tak mam taki jak chcę. Także, kurczę, nie mogę tego otworzyć teraz. Holender. No jejku, takie tandetne to... A, nie mogę otworzyć, bo tutaj jest ten... zalakowany. No to nic. Innym razem Wam pokażę przy jakimś makijażu. I poszłam jeszcze do Bootsa. Aha, jeszcze w tym, w funciaku. Jeszcze, kochani, w funciaku kupiłam dwie takie szczoteczki do czyszczenia rąk czy paznokci. Dzieci często gdzieś tam, nie wiem, grzebią w ziemi i tak dalej. Przychodzą brudne, czy ja nawet w ogródku, chociaż w rękawiczkach robię, ale nieraz jakiś brud się za paznokciem umieści. Także za funta takie szczotki do czyszczenia. Tak. I kupiłam, kochani, takie Werther's Original Soft Caramel, takie karmelowe cukiereczki, które bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię te cukiereczki i za funta. Moi drodzy, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o funciak i Pepco. A w Butcie, moi drodzy, mówię, zobaczę, co tam w Butcie mają ciekawego. Wyobraźcie sobie, zauważyłam, ja wcześniej nie używałam z tej firmy, Revolution, firma Revolution, ta co ma make-up, wypuściła linię takich tonerów, odżywek, szamponów, przeróżne kolory, tak, do tonowania włosów. Takie jakby malutkie szamponiki, ale to są odżywki, bardzo, bardzo fajne, moi drodzy. To jest chyba na wzór tych z firmy Bleach, bo kiedyś miałam takie szamponiki, różowy, na przykład taki pink mocny, purpurowy, fioletowy, niebieski, zielone są też te odżywki, jeszcze jakieś inne, to są takie odżywki po prostu, odżywki tonery. I one, tutaj piszę, że Tones for Blondes, to jest akurat przeznaczone do blondu, ale są również dla brunetek jakieś tam kolory. Także zobaczymy, wypróbujemy. I tu piszę, że to jest wegańska i cruelty free, czyli oczywiście pozbawiona okrucieństwa na zwierzętach. Zresztą tutaj widać. Tutaj widać, kochani, znaczek. Także fajnie, zobaczymy. To jest 150 ml, ale tej odżywki dużo nie trzeba, więc będziemy testować, kochani. Tamte odżywki właśnie z tej firmy Bleach bardzo mi się sprawdziły, jak miałam takie bardzo, bardzo jasne włosy, nawet jaśniejsze od tych, i używałam po prostu fioletowych czy różowych tych odżywek i ładny, ładny taki kolor pastelowy mi się robił na włosach. Czy żółć neutralizowało, czy po prostu chciałam różowe, to miałam różowe, czy chciałam zielone, to miałam zielone, bardzo fajne. I na dziale Natural Collection, taka firma bardzo, 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 bardzo tania, ale powiem Wam, że bardzo lubię ich bronzery. Zobaczcie, kochani, taki bronzer Natural Collection. Bardzo mi się podoba odcień tego. On nie jest ani za, no nie, no zalakowany jest jak zwykle. Ojejku, czym to otworzyć, czym to podważyć? Zalakowany. No nie otworzę teraz. Ten kolor nie jest mocny, nie jest też zbyt jasny, matowy przede wszystkim. Bardzo ładnie, naturalnie się prezentuje na skórze i kosztował tylko funt 99. Tak, funt 99. Też z tej firmy wzięłam sobie pomadkę Natural Collection. Tu nie widać koloru.
taką pomadeczkę sobie wzięłam i kolor taki, taki kolorek ma, taki ma kolorek. To jest taki, taki beżowy, taki nudziakowy kolorek. Taki kolor pomiędzy, o, może tak tutaj zrobię. Taki, taki kolor, taki bardzo nudziakowy. I też wzięłam pomadkę z firmy Collection. Firma Collection. Też tania firma. Troszkę droższa od tej Natura Collection. Te pomadki chodzą po 4 funty. Bardzo ładnie pachnie. Ta pomadka już Wam pokazuję. Tak wygląda ta pomadka. Tutaj jest kolorek China Rose. I kolorek Wam pokazuję. Taki też bardzo ładny kolor. Także wypróbuję. Wzięłam na dłoni. I kochani, ten kolorek się prezentuje tak oto. Bardzo ładny kolor. Nie jest za ciepły, nie jest za chłodny, taki jest pośredni. Dla blondynek w sam raz kolorek. A tą drugą jeszcze wezmę. O, też ładny będzie, taki naturalny. Ten drugi tak się prezentuje, też ładny kolor, sami powiedzcie. Taki lekko wpadający w brzoskwinie. Ładny. Zobaczymy. Oczywiście konturóweczka do tego najlepiej, żeby była. Na przykład do tej jaśniejszej, to ja zazwyczaj używam troszeczkę ciemniejszej konturówki, a nawet o 2 tony ciemniejsze, żeby było takie fajne ombre na ustach, wiecie? Ja teraz nie mam czasu tak naprawdę na makijaże jakieś super i tak dalej, dlatego nie nagrywam, bo nie mam czasu. Teraz czym dzieci starsze, ta malutka już też potrzebuje, wiecie, zajęcia i tak dalej, to po prostu... No mówię Wam, nieraz mam taki Saigon, że nie wiem jak się nazywam i nie mam czasu na jakieś tam zabawy w makijaże, wiecie. Jak będę miała czas, to będę nagrywała po prostu. Co mogę, to nagram. Także tak, kochani. Mam nadzieję, że ten haul Wam się spodobał. Przepraszam za suszarkę w tle, bo chodziła suszarka. Pranie robiłam i mówię, od razu wysuszę, bo mam bardzo dużo prania, wiecie? Uzbierało mi się, bo jak robiłam porządki w szafach, jeszcze wyciągałam jakieś takie stare łachy, przeglądałam, czy one są potrzebne, czy nie, i tam też odnalazłam rzeczy dla dzidziusia, tego, co się ma dopiero narodzić, po Oskarze. To były takie neutralne kolory, nietypowo niebieskie, takie różne jakieś tam biało-pomarańczowe, beżowe, szare i tak dalej. Więc mówię, wypiorę to wszystko. Jeszcze jakieś tam stare łachy, które leżały w workach. Co prawda były świeże wyprane, ale wiecie, jak już kilka lat leżą ciuchy, to po prostu... One są zleżałe i zawsze ten kurz gdzieś tam się dostanie, więc ja muszę wyprać. Także mam tyle, taką stertę prania. Nie pamiętam, kiedy taką stertę prania miałam, bo zawsze wszystko na bieżąco. No, i porządkuję. I dzisiaj może do tego ogródka w końcu pójdę robić te kwiatki. Wiecie co? Ja Wam ostatnio pokazywałam ten pojemnik. W tym haulu z biednemu. Miałam to wykorzystać na jakieś żelki, na cukier, na jakieś tam inne sypkie rzeczy, ale wiecie co? Tak mi to spasowało, żeby sobie płatki kosmetyczne tutaj powkładać, czy jakieś na przykład gumki, spinki dla dzieci. Też fajna sprawa i to bardzo ładnie wygląda. Także też możecie sobie tak zrobić. No i tyle. I to byłoby na tyle. Przepraszam za syna, że w nosku grzebał. No dzieci takie pomysły mają. Ale nie chciałam już tego wycinać, wiecie. Nie będę 10 razy tego samego filmu nagrywać. No życie, po prostu życie.
Jeżeli Wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę, kciuka, nie łapkę, bo łapka to nieładnie brzmi. I moi drodzy, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, czy jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie, żeby oglądać kolejne moje filmy, być na bieżąco, to gorąco zachęcam. Dla Was to jest nic, a dla mnie to jest bardzo dużo, ponieważ mój kanał się wtedy rozwija jeszcze bardziej i sprawia, takie te Wasze subskrypcje sprawiają, że film pojawia się u większości ludzi, a tak to filmy są spychane na dół i są niewidoczne, więc no, to by było w sumie na tyle, kochani. Ja już zmykam do swoich obowiązków. Dzisiaj jakie mam plany, to jeszcze nie wiem. Wszystko wyjdzie w praniu, jak to mówią. I tyle, no. Uciekam. Dzisiaj pogoda jest bardzo, bardzo kiepska. Jest bardzo zimno. Nie wiem, kiedy się polepszy. Chciałabym, żeby już było cieplutko. Dobrze, moi drodzy. Kończę, bo już za dużo gadam. Także zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie lajka, jakiś komentarz i trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa. Pozdrawiam Was i serdecznie całuję. Pa, pa.